Zadanie numer 7. I tak, ja lubię równania z wartością bezwzględną rozwiązywać za pomocą definicji wartości bezwzględnej. I tak też to zrobimy. Możesz posiłkować się wykresem. Nie ma sprawy. Później ci to pokażę, jak to na wykresie wygląda. Ale tak, mam wartość bezwzględną x minus 3, nie? I tak, mam dwie opcje. Albo to będzie bez zmian, albo możemy zmienić znak, no nie? Dla jakich x-ów? X-ów większe bądź równe 3, x-y mniejsze od trójki. Kojarzysz? W tablicach masz taki wzór, wartość bezwzględna x równa się albo jest x-em, albo zmienia mu się znak. Jest większe bądź równe 0, x jest mniejsze od 0. Więc tutaj x minus 3 najpierw równa się 0, czyli x równa się 3. Więc za 0 daje trójki. No i tyle takich spraw. I co my tu mamy? Więc tak, mam tak naprawdę dwa przedziały. Trójka mi to dzieli. Więc tu mam x należy od minus nieskończoności do 3. A tu mam x należy od 3 do plus nieskończoności. Tylko, że tu jest domknięte. Dlaczego domknięte? Bo tu mamy domknięte. I tak, z lewej strony trójki zmieniamy znak tej naszej wartości bezwzględnej. Więc zapiszemy, żeby ładnie to zrobić. Dobra, pierwszy przypadek. X należy do minus nieskończoności do 3. Więc x minus 3 równa się 2x plus 11 minus x minus 3 równa się 2x plus 11 minus x plus 3 równa się 2x plus 11 minus x minus 2x równa się 11 minus 3 minus 3x równa się 8, x równa się minus 8 trzeci. OK? I patrzymy, należy to do przydziałów? Należy, więc git, mamy pierwszy wynik. Drugi przypadek. X należy od trójki do plus nieskończoności. X minus 3 równa się 2x plus 11. Z tej strony nasza wartość bezwzględna nie zmienia znaku, więc mam x minus 3 równa się 2x plus 11. X minus 2x równa się 11 minus 3 plus 3, więc mamy minus x równa się 14, czyli x równa się minus 14. I to odpada, bo nie należy to 3 do plus nieskończoności. Więc mamy odpowiedź x równa się minus 8 trzecich. I to tyle w tym zadaniu tak naprawdę. Jak sobie narysujecie, bo to musisz narysować w układzie współrzędnych dwie funkcje, tak? Pierwsza funkcja to jest y równa się wartość bezwzględna x minus 3. Druga funkcja y równa się 2x plus 11, tak? I to równanie znaczy kiedy? Ile punktów wspólnych mają te dwie funkcje? I ja tutaj się tym pięknym programem dziękuję. O, i tak to wygląda, jak sobie weźmiesz na wykresie. I tyle. Więc widać tutaj, że jest jeden punkt wspólny, dlatego wyszła nam jedna tylko wartość. I zapraszam na kolejny film.